Mateusz, pierwszy raz masz okazję wystąpić na gali Suzuki. Suzuki, tak. Jak odbierasz całe to zamieszanie, to przed galą, to co się dzieje? Jest przyjemnie, miałem już okoliczności walczyć za granicą na takich dużych galach, także spoko. Cieszę się, że mam przyjemność tu uczestniczyć. Takie oficjalne wrażenia, spojrzenie w oczy, robi na tobie wrażenie, jakoś specjalnie to celebrujesz, czy to generalnie nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia żadnego. Kompletnie. Jak przygotowania? Troszkę podpytam o ten okres przygotowawczy do gali. Jak się czujesz? Jaka forma? No, ten tydzień już był taki luźniejszy, także myślę, że powinienem złapać taką świeżość i powinno być dobrze. Sama walka to już jest taka nagroda, prawda? Tak, dokładnie. Odpowiednio przygotowany, dobry okres przygotowań, krótko mówiąc, to motywuje, napędza na dobrą walkę, tak? Dokładnie. Jak mówisz, że miałeś okazję walczyć na takich galach, to jest gala telewizyjna, tak to nazwijmy, z transmisją. Rodzina będzie oglądać, będą znajomi oglądali. Tak, muszę dać wszystkim znać, bo jeszcze nie wszyscy wiedzą. Sam przeciwnik. Pierwszy raz spojrzeliście sobie dzisiaj. Jak oceniasz przeciwnika, to po tym, co widziałeś na ważeniu? No, walka pokaże. Tutaj nic nie mogę wywnioskować. Nie wiem, jak walczy, czy z mańkutem, czy nie. Się okaże w ringu. Czyli co? Jakiś plan jest zapewne? Pewnie pierwsza runda badawcza. Jak to będzie wyglądało? No, jak z każdym. Każdy walczy inaczej. Muszę być po prostu gotowy na wszystko i tyle. Walka pokaże. To tego ci życzę, być gotowym na wszystko i do zobaczenia jutro. Dziękuję.